Zaczęliśmy miejscem z akcentem filmowym tą podróż i z akcentem filmowym tą podróż zakończymy. Ale to już będzie taka tylko kropeczka nad i, tam już nie nocuję, to jest tylko przejazd w drodze do domu. Może nie zupełnie po drodze, ale to jest też miejsce ciekawostka, w którym nagrywali bardzo popularny serial Rancho. Więc jedziemy do Wilkowej, a tak naprawdę do miejscowości Jeruzal. To słuchajcie, dojechałem na miejsce, dojechałem do tej miejscowości, naiwnie sądząc, że przecież przyjadę sobie tutaj, porobię sobie zdjęcia, filmy. Czyli cały czas mam nadzieję, że faktycznie porobię, ale zatrzymałem się na takiej leśnej polance. To jest taki parking, bo samochodem się dalej nie da wjechać. Zakorkowało się, droga jest obstawiona z każdej strony. Tylu chętnych, żeby przyjechać i zobaczyć sobie rancho. Czy rancho, miejsca, w którym kręcono serial Rancho. Jak wybrałem się w zeszłym roku przy okazji zwiedzić sobie skład broni jądrowej w Podborsku, miejsce w środku lasu, do którego niewiele osób jeździ, to akurat był zjazd motocyklistów, było setki osób. Dzisiaj wymyśliłem sobie, że przyjadę do Wilkowej. To się okazuje, że jest tu jakiś festyn. Na ulicach wygląda tak. Nie da się przejść, a o przejechaniu to już w ogóle mowy nie ma. No to mamy pierwszą filmową ciekawostkę. Stary dom Hadziuków. Stary dom zamieszkany jest przez serialową rodzinę Hadziuków. Znajduje się w Wilkowyjach. Prezentowany jest od pierwszego do czwartego sezonu. Jest to biały budynek z obszernym podwórkiem, obok którego pasą się kozy. Dom ten również siedziba przedsiębiorstwa produkcyjnego Chevre, wytwarzającego kozi ser, którego właścicielką jest Celina Hadziuk. Stary dom Hadziuków w rzeczywistości umiejscowiony jest w Jeruzalu i stanowi własność prywatną. No i mamy dom Hadziuków. Oto on. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego serialu. Kojarzę sklep, kojarzę dom, kojarzę dom burmistrza, ale ten faktycznie gdzieś tam w filmie się przewija, ale nie potrafiłbym go umiejscowić nigdzie. Do centrum, z tego miejsca, w którym zostawiłem auto, podobno trzeba podejść według przemiłej pani, która mi wpuściła na parking, o 800 metrów. No zobaczymy. Ale chyba jesteśmy już blisko, bo każdy, który idzie z tamtej strony, idzie z mamrotem w ręku. Mam nadzieję, że dla mnie mamrota starczy. No słuchajcie, nie ma opcji zrobienia sobie zdjęcia przed sklepem. Zobaczcie, co tu się dzieje. Słuchajcie, dokonałem kultowego zakupu. Wino Mamrot. No bo z tego słynie to miejsce. No i okazuje się, że jest tutaj tyle ludzi, dlatego że festyn jest z okazji którejś tam rocznicy nakręcenia albo wypuszczenia pierwszego, wyemitowania pierwszego odcinka Rancha. Taka informacja mnie tutaj dotarła. No i jak widzicie, ludzi jest mnóstwo.
słuchajcie, pewnie w żaden weekend, czy pewnie w każdy weekend jest tutaj sporo osób, które chcą sobie zrobić zdjęcie przed sklepem i zobaczyć, gdzie się serial rozgrywał. Ale ja oczywiście musiałem wybrać najgorszy weekend. Taki, w którym jest festyn. Jest tutaj normalnie... No widzicie, jak jest. Kilka tysięcy osób, więc mogę sobie zrobić co najwyżej zdjęcie przed sklepem, ale z setką osób. No i przez moment mogę się poczuć jak aktor serialu, siedząc sobie na ławeczce przed sklepem i popijając mamrota. Ludzie w kościele boją się klękać, nie wiem jak u was. Boją się... Tak to właśnie wygląda. Ukradną żelówki. Ale niektórzy, co odważniejsi, to nawet się kładą na posadzce podczas nabożeń w różnych... Mógłbym zagrać Solejówka, czy nie? Bo proboszcz ma bardzo niski głos. Tu mamy kolejny filmowy budynek. Za mną jest ów sklep. A kolejny filmowy budynek, stary dom Więcławskich. Stary dom zamieszkiwany przez serialową rodzinę Więcławskich znajduje się blisko sklepu Wilkowyja, którego są właścicielami. Na głównej ścianie budynku umieszczona jest reklama firmy budowlano-remontowej prowadzonej przez Andrzeja Więcławskiego. Dom pojawia się w serialu Rancho w dwóch pierwszych sezonach. W trzecim sezonie został zastąpiony nowym budynkiem. Dom w rzeczywistości umiejscowiony jest w Jeruzalu przy ulicy Rynek. Kurczę, słuchajcie, obawiam się jednej rzeczy. Fajnie, że ja sobie samochód zostawiłem tak daleko i nie musiałem się tutaj wpychać. Ale pytanie, czy teraz jadąc dalej, i tak nie będę musiał tutaj wjechać i przejechać przez sam środek centrum miejscowości, które jest kompletnie zakorkowane. Ale byłem, widziałem. Ostatni punkt wycieczki zrealizowany. Co prawda mógłbym sobie tutaj pochodzić jeszcze po tej miejscowości, czy tam pojeździć i poszukać wszystkich budynków, które brały udział w filmie, bo jest ich tutaj kilka. Ale jest za gorąco i jest za dużo ludzi na to, naprawdę. Widziałem sklepik, widziałem dom jednych bohaterów, dom drugich bohaterów. Zrobiłem zdjęcie przed sklepem. Kupiłem mamrota. Odhaczone. Wszystko, co można było w Wilkowyjach zrobić, to zrobiłem. Jeszcze się powinienem na samej ławeczce sponiewierać tym mamrotem, no ale niestety nie mogę. Prowadzę. Tak wygląda jedna z dwóch albo z trzech dróg dojazdowych do miejscowości i każda z nich jest tak właśnie pozostawiana na dobry kilometr przed wjazdem. Festyn przyciąga dużo osób, przyciąga też wiele ciekawych samochodów. Widziałem dwa, trzy jakieś takie ciekawe polonezy. A teraz przede mną bardzo fajny gaz, jak mniemam. Jeździłbym. No i jeszcze jeden bardzo charakterystyczny budynek z filmu. Co prawda nie mieści się on w samych Wilkowyjach, a mieści się w miejscowości odległej o jakieś 5 km od ów Wilkowej. I jest to budynek, w którym mieszka wójt. No i proszę, dom Koziołów. Jeden z największych domów w Wilkowyjach. Mieszkający w nim Paweł Kozioł, Halina Kozioł, Klaudia Kozioł. Dwupiętrowy, otynkowany. Od strony ulicy przylega do niego duży, bardzo zadbany ogród. Serialowe sceny nagrywane były zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. W rzeczywistości budynek stanowi własność prywatną. Właśnie tak. To kolejka do zrobienia zdjęcia, więc ja się ustawię. Dom wójta, a nie jak wcześniej wspomniałem, dom burmistrza. Musicie mi wybaczyć, bo ja naprawdę nie jestem fanem tego serialu. Ja wiem, że niektórym może się wydawać dziwne. Niektórzy nie potrafią zrozumieć, tak jak ja, jak można nie znać serialu Alternatywy 4, jak można nie znać samych swoich, jak można nie znać
jak rozpętałem II wojnę światową. No ja wiem, że jest serial Rancho, wiem mniej więcej o co w nim chodzi, ale no nie śledzę go jakoś specjalnie dokładnie. Stąd musicie mi wybaczyć moją ignorancję w stosunku do niektórych istotnych faktów filmowych pewnie. A my tutaj kończymy wycieczkę i wracamy do domu. Mam nadzieję, że ostatni aspekt wycieczki Wam się podobał. Zaczęliśmy filmem, skończyliśmy filmem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach moich. To tylko sny, szalone sny, są tutaj jak wszędzie. I tylko ja, i tylko ty, modlimy się o szczęście. Pomiędzy wójtem a plebanem stara wojna wiecznie trwa. Sama budzę się nad ranem, serce nie śpi, trzeba wstać. Bo tylko sny